Dzień dobry kochani, witam się z wami w nowym filmiku i na początku muszę was bardzo przeprosić za odgłosy, które możecie słyszeć w tle, ale robią nam od rana parking pod blokiem i strasznie się tłuką. Ale do rzeczy. Dzisiaj przychodzę do was z pierwszym filmikiem z nowej serii. Już od jakiegoś czasu myślałam nad tym tematem, jak go ugryźć i jak go wam tutaj zaprezentować. Otóż piszecie do mnie bardzo często w wiadomościach prywatnych na Instagramie, podziel się przepisem na jakiś posiłek, który przygotowujemy, ale też w komentarzach pod naszymi filmami prosicie o więcej przepisów. No i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było właśnie skomponować coś takiego, co będzie połączeniem daily vloga, tego co w ciągu dnia jedliśmy, ale też przeplatane właśnie przepisami. Proste, szybkie, smaczne, takie, które każdy może w swojej kuchni wykorzystać. Jestem ciekawa, co będziecie sądzili na temat tej serii i na temat dzisiejszego filmiku, który jest właśnie początkiem tej serii. Zapytam się o to was już na samym końcu dzisiejszego filmu, a teraz zabieramy się do roboty. Jeśli o mnie chodzi, to praktycznie każdy dzień zaczynam od kawy. Ja należę do tej grupy osób, które cierpią na niskie ciśnienie. Poza tym wstaję bardzo wcześnie rano, więc jednak ta kawa pobudza mnie o poranku. Co prawda na kilka minut, ale właśnie tych kilka minut jest dla mnie najważniejsze. Później zaczynam się szykować, wykonuję wszystkie takie standardowe czynności, które robię z samego rana. Może kiedyś też nakręcę wam na ten temat film i zrobię takie get ready with me. Zobaczycie, jak wygląda praktycznie każdy mój poranek. A jak już jestem wyszykowana, gotowa, zabieram się za zrobienie śniadania. Na śniadanie będę dzisiaj robić szybkie i proste pancakesy, czyli takie amerykańskie naleśniki. I jak widzicie, mam już tutaj przed sobą pół szklanki mąki żytniej, pół szklanki mleka, jajko podzielone na części, czyli żółtko, białko. Są oczywiście umyte borówki. Tutaj mam pół łyżeczki proszku do pieczenia i ekstrakt waniliowy. I to, za co zabiorę się na samym początku, to muszę ubić sztywną pianę z białka, a później wymieszać składniki, a mianowicie ten proszek do pieczenia z mąką, a później będę dodawać resztę. Także zabieramy się do roboty. Do tak przygotowanej masy muszę teraz dodać pianę. Będę ją mieszać przy pomocy łyżki bardzo, bardzo delikatnie. Później dorzucam borówki. Dzisiaj do śniadania będę również robić cały dzban przepysznej herbaty wiśniowej. To jest mieszanka czarnej herbaty, zielonej herbaty i kwiatów wiśni i herbatka od Yasumi. Za chwilę uderzam do pracy, więc jeszcze wam pokażę, co ze sobą zabieram. Mały bidon, który wożę zawsze ze sobą w samochodzie. Co prawda jest on od marki Origins, dostałam go kiedyś w jakiejś przesyłce, ale mam zawsze w nim wodę, do tego ogórki i akurat teraz bazylia, ale lubię też połączenie ogórki, mięta i odrobina soku z cytryny i jakąś małą przekąskę. W tym przypadku dzisiaj jest to baton Raw. Te batony dostaniecie w Lidlu, najczęściej są one przy kasach, kosztują około 3 zł i mają, słuchajcie, fantastyczny skład, a do tego bardzo fajnie smakują. Ja akurat dzisiaj biorę kokos i kakao. Thank you.
A dziś na lunch, na obiadek robimy szybką i prostą sałatkę. Jak widzicie, gdzie bazą są oczywiście ugotowane, lekko osolone ziemniaki i do nich będę dodawać zielone pokrojone oliwki, dwa małe ząbki czosnku, również jak widzicie pokrojone, do tego dwie takie malutkie puszki tuńczyka i nasz ulubiony zdecydowanie Rio Mare, połowę opakowania tych oto słoiczka, tych oto kaparów i całość poleję sokiem z cytryny i odrobiną oliwy z oliwek. W kuchni poleca na dzisiejszy wieczór? Dzisiaj na kolację? Tak. Facciamo broccoletti, gnocchettini con broccoletti. Czyli będziemy robić makaron, taki oto, gnocchi, gnocchettini z brokułem. Co potrzebujemy? Brokuł, makaron, sól, dado, rosołek, dado, pepe, pieprz, olio, olej i woda. E boda. I na początek co robimy? Prima che facciamo? Adesso con mettiamo l'acqua nella pentola. Un po' di acqua nella pentola. Czyli dodajemy, będziemy gotować, troszeczkę podgotowywać brokuły, tak? Żeby były miękkie. Allora, l'acqua nella pentola. Poi mettiamo il dado dentro. Mettiamo il dado dentro. E poi mettiamo i broccoli. Così si ammorbidiscono un poco. Czyli musimy je troszeczkę podgotować. Ile jest? 5 minut? 10 minut? Więcej? 10-15 minut. 10-15 minut, żeby troszeczkę zmiękło, a zrobiły się mięciutkie. No i słuchajcie, teraz najważniejsza część, do tej wody, w której gotowały nam się brokuły, wrzucamy makaron. I co teraz robisz? Adesso ci mettiamo un po' di parmigiano sopra. Jak już są takie mięciutkie, jak widzicie, brokuły nam się podsmażyły, czyli dodajemy dużą ilość parmezanu. Z maską na włosach zabieram się teraz za prasowanie i to jest ten moment, żeby już się z Wami pożegnać. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat nowej serii. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy chcielibyście, żebyśmy kontynuowali tego typu filmiki. Jak widzicie, to nie jest taki typowy daily vlog, ale duża dawka przepisów prostych i smacznych do wykonania dla każdego. Mam nadzieję, że to też będzie taka dla Was inspiracja, co można dodatkowo w kuchni zrobić. Właśnie połączenie takiego troszeczkę daily vloga z dawką fajnych przepisów. Także czekam koniecznie na Wasze komentarze i oczywiście jak zawsze dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!